Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tatonawyspach.co. Słowo magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej. Jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej, gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości. Do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się nad tym, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji czy muzyki. Bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wygląda niebo? Ja ostatnio musiałem się nad tym zastanowić, ponieważ mój prawie już 5-letni syn właśnie o to mnie zapytał. On teraz ma taki okres, że pyta o różne rzeczy i docieka, nie jest tak, że można go zbyć jedną odpowiedzią, tylko po prostu zadaje coraz więcej pytań. No, takie są dzieci, a naszą rolą jest to, żeby im tłumaczyć, bo one sobie budują swój świat. Niemniej jednak musiałem się zastanowić i przewartościować sobie w głowie, co to dla mnie oznacza niebo. I wtedy odpowiedziałem mu, że niebo to jest taka nasza niedziela, kiedy wspólnie wszystko robimy, nie musimy nigdzie iść, mamy czas dla siebie, budujemy sobie różne rzeczy, robimy sobie różne rzeczy, spędzamy razem czas, po prostu ze sobą jesteśmy i po prostu budujemy sobie wspomnienia, które potem są dobre i do których warto wracać. I potem już na spokojnie wieczorem zastanawiałem się sam dla siebie, no właśnie, jak to jest z tymi wspomnieniami i czy my tak naprawdę wracamy do nich? Z jednej strony jest to dość proste, bo wszyscy mamy telefony komórkowe, wszyscy mamy aparaty, karty pamięci są teraz na tyle duże, że można zrobić 100 zdjęć na dzień i one zapełniają się dopiero po jakimś czasie. I no właśnie, zapełniają się, my je gdzieś tam backupujemy w chmurze, wymieniamy karty i zapominamy o tym. Jak utrwalić wspomnienia? Czy jest to możliwe, żeby jeszcze raz je przeżywać, żeby mieć ciągle na uwadze te najlepsze rzeczy? Wydaje się, że tak, jest na to kilka sposobów. Ja dzisiaj chciałem Wam podać jeden sposób, który znalazłem, dlatego, że umiałem słuchać i umiałem rozmawiać. Jak mawiał dyrektor jednej z firm, w których pracowałem, z ludźmi trzeba gadać. I to jest prawda. Niektórzy gadają więcej, niektórzy gadają mniej. Ja bym dodał, że nie tylko gadać, ale właśnie słuchać. Poprzez taką zwykłą rozmowę przy codziennych sprawach ktoś kiedyś polecił mi artykuł, w którym był link do nagrania wywiadu, w którym okazało się, że jest przedstawiona instytucja skarbonki dobrodziejstw. Ale może od początku. Wielokrotnie pisałem już na swoim blogu, że warto stawiać sobie cele. Wydaje mi się, że jest to podstawa w rozwoju osobistym i w rozwoju także rodziny, jakiegokolwiek zespołu. Po prostu trzeba mieć cele, trzeba się rozwijać. Jeżeli mamy rodzinę, to również trzeba sobie stawiać cele rodzinne. Jeżeli mamy też troszkę podrośnięte dzieciaki, to według mnie warto wciągać je również w tą, nazwijmy to, zabawę. Chodzi o to, żeby coś wspólnie robić. Te cele nie muszą być od razu jakieś niebotyczne. Po prostu dobrze jest spędzać razem czas i razem coś ze sobą robić. I właśnie tak kiedyś w okresie, nazwijmy to, około świąteczno-noworocznym, usiedliśmy sobie razem, rodzinnie, do wymyślania, co moglibyśmy osiągnąć w nowym roku i co moglibyśmy fajnego zacząć robić. Ja sobie wtedy przypomniałem o tym, co usłyszałem w tym wywiadzie, w którym był przedstawiony artykuł, w którym był link do nagrania i tak dalej, i tak dalej. Przypomniałem sobie o skarbonce dobrodziejstw. Zapadła decyzja, że w trybie natychmiastowym robimy skarbonkę dobrodziejstw. Co to jest? Otóż sama skarbonka to nic innego jak jakiś pusty słoik albo puszeczka, pudełeczko, puzdeleczko, cokolwiek tam macie, w miarę pojemne. Chodzi po prostu o pojemnik, który jest najlepiej zamykany i do którego możemy gromadzić dobrodziejstwa.
czyli małe karteluszki zapisane krótkimi historiami, czy to zdaniami, czy śmiesznymi faktami z dnia codziennego. My do tych historii dołączamy jeszcze datę z oznaczeniem, jaki to był dzień tygodnia. Tworzy się taki, jak gdyby dzienniczek. Jednym z powodów, dla którego nie czujemy się na co dzień szczęśliwi, jest fakt, że nie żyjemy dniem dzisiejszym, tylko przejmujemy się tym, co wydarzyło się wczoraj, lub martwimy się tym, co będzie jutro. I to jest trywialne, ale tak właśnie jest. Naszą głowę zaprzątają sobie rzeczy z przeszłości, spotkania, ludzie, co moglibyśmy odpowiedzieć, czego nie odpowiedzieliśmy, co było i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony planujemy. Planować trzeba, przed chwilą to powiedziałem, ale wydaje mi się, że w naszych głowach to planowanie jest już tak duże, że po prostu przejmujemy się niepotrzebnie rzeczami, na które nie mamy wpływu, bo one dopiero się wydarzą. Przejmujemy się tym, co się jutro ubierzemy, czy się spotkamy, czy będzie fajnie, czy będzie dobrze i tak dalej. To jest ważne, szczególnie jeśli jest się głową rodziny. Trzeba zapewnić byt rodzinie, ale nie jest to najważniejsze i nie powinniśmy się przejmować rzeczami, które dopiero się wydarzą. Według mnie brakuje nam czasu na tu i teraz. I skarbonka dobrodziejstw ma pomóc właśnie zatrzymać się na chwilę i uchwycić te krótkie momenty, kiedy okazuje się, jak bardzo nam jest dobrze ze sobą w danym momencie, jak bardzo szczęśliwi jesteśmy z ludźmi, z którymi właśnie przebywamy. I tak naprawdę, jak jesteśmy bardzo bogaci. Bogaci w doświadczenia, relacje czy przeżycia dnia codziennego. Efektem ubocznym prowadzenia takiej skarbonki jest fakt, że zaczynamy dostrzegać dobro w otaczającym nas świecie. Najpierw tylko po to, żeby oczywiście zapisać, ale potem po prostu włącza się nam inna optyka postrzegania rzeczywistości. Znika narzekactwo, bo głowę zajętą mamy rzeczami, które wylądują w skarbonce niejako, a więc tymi dobrymi rzeczami, tymi, nie wiem, śmiesznymi, pozytywnymi, które chcemy zapamiętać. Oczywiście skarbonka dobrodziejstw różni się od skarbonki świnki tym, że nie trzeba jej rozbijać, żeby wyjąć zawartość, chcąc użyć nagromadzonych tam funduszy. Jest dostępna zawsze i naprawdę warto po nią sięgać, losując karteczkę z dobrodziejstwem, czy z tymi zapisanymi historiami. Wracają wtedy wspomnienia, przed oczami staje ta konkretna sytuacja i konkretni ludzie. Nasze mózgi tutaj są niesamowite. To jest lepsze niż oglądanie YouTube'a na zapętlonej wersji. A jeśli gromadzimy sytuacje śmieszno-komiczne, nazwijmy to, których nie mało z małymi dziećmi, starszymi maluchami, to wartość terapeutyczna takiej sesji ze skarbonką jest nieoceniona. Chciałbym przedstawić Wam teraz kilka przykładów z naszej skarbonki. Są dwie historie, które wydarzyły się już jakiś czas temu, ale zawsze jak po nie sięgam, to po prostu zbijam boki, bo tak jak wspomniałem, przed oczami staje ta konkretna sytuacja, ten konkretny dzień, jest tam data i jest tam opis sytuacji. Posłuchajcie, pierwsza historia. Nasz pierworodny, który wtedy miał 2,5 roku, ma ostatnio obsesję na temat Krakowa. Skąd pochodzi nasza rodzina? Ja jestem z Krakowa. Może dlatego, że długo mieszkali z nami ostatnio na wyspach dziadkowie i po ich wyjeździe wszystko jest na temat Krakowa. Wszystkich wysyła do Krakowa, chce też sam jechać do Krakowa i tak dalej. Ostatnio klękaliśmy do pacierza i mówiliśmy pacierz, który on już sam recytuje. I on zakończył ten pacierz tak. I zaprowadź mnie do Krakowa wiecznego. Amen. Natomiast druga historia to jest historia naszej podróży samochodem. Otóż jechaliśmy ostatnio samochodem i zwykle prowadzę ja, czyli tata, ale tym razem tata leczył kontuzję kolana. Miałem bowiem operację, nie mogłem prowadzić, więc prowadziła mama. Natomiast mama zwykle odwozi pierworodnego do przedszkola, gdzie to jest osobna kategoria umiejętności jazdy samochodem. Trzeba mieć żelazne nerwy, ilość pojazdów w przeciwieństwie do miejsc parkingowych i ogólnie nagromadzenie pojazdów w jednym miejscu są po prostu dramatyczne. Dlatego to wymaga pewnych umiejętności. No i mama czasami sobie radzi tak, że po prostu jeździ szybko, konkretnie
i dość specyficznie. W związku z tym, jak ja usiadłem z tyłu, a mama siadła z przodu, jak mój syn zobaczył, kto prowadzi, chwycił mnie za rękę, za palec i wrzasnął. O Jezus Maria, mama kieruje. I teraz już zupełnie na koniec polecam rozmawiać z ludźmi. Jak mawiał mój dyrektor, trzeba z ludźmi gadać, bo tak naprawdę nie wiemy kiedy, jak ktoś może nam powiedzieć coś, co się nam przyda, ktoś może nam sprzedać jakąś wartościową informację. Ja o tym, o skarbonce do rodzic właśnie dowiedziałem się zupełnie przypadkiem, ale tak naprawdę przypadków nie ma. Dlatego rozmawiajmy z ludźmi, rozmawiajmy ze sobą, uczmy się gromadzić wspomnienia, nie gromadźmy, nie kolekcjonujmy rzeczy, a raczej inwestujmy w wspomnienia. Skarbonka dobrodziejstw jest jednym z takich przykładów, który według mnie pomaga właśnie gromadzić te najlepsze chwile, najfajniejsze rzeczy i tak naprawdę pomaga nam przybliżać niebo i sprawiać, że niebo jest wśród nas, że niebo jest możliwe tu już na ziemi. Wystarczy siąść, zrobić sobie taką sesję ze skarbonką, a potem iść i jeszcze raz robić podobne rzeczy ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi. Wydaje mi się, że jest to warte tego, żeby się nad tym zatrzymać i tego, żeby to zacząć robić, bo o to chyba chodzi w życiu, żeby nam było dobrze ze sobą i żebyśmy byli szczęśliwymi. I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tatonawyspach.co/podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wyspach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią, dodania recenzji, a nawet gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego, życzę Ci na koniec mojego dnia lub mojego wieczoru. Pozdrawiam Cię magisowo. Do usłyszenia.